Dzień dobry, kochani! Powiedz dzień dobry. Powiedz dzień dobry. A no, my właśnie zaczynamy nasz weekendowy vlog. Tak, Matylda? A ja czekam na mojego tatę, żeby przyszedł, żeby pilnował Matyldę, bo ja jadę, czy ja jadę na jazdy. Mam kilka godzin jeszcze mi zostało, żeby skończyć kurs to prawo jazdy, to właśnie to ogarniam. No i co jeszcze mamy dzisiaj w planach, Matylda? O, musimy złożyć dokumenty do żłobka, te ostatnie, no i... Wszystko na dzisiaj, tak? I zabawa. Zabawa z Matyldą. Dużo, dużo, dużo zabawy. Dużo, dużo, dużo zabawy. Dużo, dużo, dużo zabawy. No kochani, znowu zimno, ale słońce świeci, dlatego okulary. Bardzo dużo z was się pyta o te okulary. To ja je kupiłam w Gdańsku za 30 zł w jakimś kiosku na starym rynku. To nie mają markę, firmę czy cokolwiek. Ja właśnie lecę z małą na jakieś zakupy, żeby mieć coś, co jeść przez weekend. I złożyliśmy dokumenty do żłobka. Te ostateczne, przez to, że ten żłobek jest w projekcie z Unii Europejskiej, to jest jakby dodatkowe dokumenty były potrzebne. I w końcu mi się udało je złożyć i jesteśmy 105 na liście. Co jest o wiele lepsze, bo w tym drugim żłobku byliśmy 300 coś tam na liście. To może jest szansa. Zobaczymy w maju. Czy... No pani powiedziała, że do września będziemy musiały czekać na pewno. To zobaczymy we wrześniu. O! Dam, 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 dam. No. Matylda, kto ma takie czerwone policzki? Od ząbkowania chyba, co? Matylda, czyścisz ząbki? Matylda! Matylda! I don't have topics for this weekend. No kochani, już John wróci do domu. Wykąpaliśmy małą. Czy wykąpaliśmy? John wykąpał. I chcemy wybrać ludzi, które wygrali konkurs. Bo jeszcze miałam to wczoraj zrobić, ale po prostu miałam taki ciężki wieczór z małą. Byłam sama i musicie mi wybaczyć, to dzisiaj to robimy. I mam takie worki po tymi oczy. O, w tym, przy tym świetle nie mam. I pierwsza osoba, która wygrała, to Joanna Szopa. Gratulacje! No kochani, już jest czas na film, tak? I na ciasteczka. I na film. I na ciasteczka, które są tam. O, no, załapał. No kochani, my idziemy spać, a widzimy się już. Dzień dobry kochani, już sobota. Już sobota. Matylda zjadła i bierze pierwszą drzemkę, a chciałam wam pokazać, co John robi. John wcina Matyldę kaszę, ale nie musisz jeść jej łyżeczką, John. Ale są fajne. Takie miękkie, praktykowe. Dobre? Bardzo. No, taka bida w domu, że... Ale nie dobrze, nie, żartuję. Dobrze, że się nie marnuje. Good job. Good job, John. Droższy niż nasze szczęście. Prawdopodobnie tak. No, Matylda śpi. Mój tata przyszedł i czyta bardzo poważną, bardzo poważną lekturę. Chciałam siedzieć na komputerze. I zaraz ja muszę się ogarnąć i idziemy gdzieś na lunch i potem do muzeum. Tak? Czy on sprawdza bilety? I'm checking the news.
Żeby nie było, się uczymy brytyjskiego angielskiego, bo tutaj jest napisane car park, widzicie, car park, a po amerykańsku to jest parking. Lot. Po polsku jest parking. Parking lot. Parking lot. Ups. Popatrzcie, jak Matylda śpi. No, Matylda zaczęła jeść kalafior. Był w kawałkach, ale Matylda zrobiła taką jedną kubkę z tego. Teraz wybiera kawałki i je sobie. Mhm. Dobre? Dobrze. Jesteśmy w drodze do tajskiej restauracji. Myślę, że będzie pyszne jedzonko. Co myślisz, John? Tak. Pierwsze danie na lunchu. Tata, Matylda, pierożki, jakie z krewetkami wołowiną i spring rollsy. Mówiłeś, że nie chcesz spring rollsów. I'm hungry. I herbatka zielona. No i zielone curry. John ma kaczkę. Tata głoduje, bo jest na diecie. Herbatę. A Matylda nadal chrupki. Cina. Z kurczakiem, proszę Państwa, smacznego. Dziękujemy. Jesteśmy w mecie. Matylda jest odurzona nadal. A tylko kilka przystanków, tak? No i dotarliśmy do muzeum, jesteśmy tutaj w trójkę i sobie będziemy patrzeć na muzykę, co Matylda? Tak, będziemy się patrzeć na muzykę. Patrzeć czy słuchać? O, słuchać, patrzeć się na muzeum i słuchać muzykę. Hej. Hej. Na wirze usta. W bardzo męski sposób. A mi kiedy się patrzy na mnie. Jeszcze kiełbuska. I don't know anyone. Zamknij. I otwórz inne. No i takie zabawy w muzeum. Takie zabawy w muzeum przy lustrze. Bo nie mamy lustra w domu, co Matylda? Nie mamy lustra w domu. No, popatrzcie na brzucha Johna. No you didn't. Cry. Kto to jest? Jesteśmy przy miejscu, gdzie mieliśmy naszą drugą randkę. Numer dwa. No i kupiłam coś słodkiego i bagietkę na kolację. Proszę, pod wózek. Do wózka. Do wózka. Please. Dzili, dzili, bum, 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 bum. Dzili, bum, 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 bum. Jak się mówi shake your ass po polsku? Bum, bum, bum. I don't know. Ask you. Bum, 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 bum. Gdzie idziesz? No idź do taty. Idź do taty. Come on. Come on. Nie chcesz iść do taty? Za ciężko? Chodź do mamy. Mamo, bliżej! Czy tata? Tata! Czy mama? Chodź do mamy. Mama! Mama! Idź do taty. I have chocolate. Tata!
Mama! Mama! Mama, mama? Mama! Tata? Baba! Baba! Can we go for mine? Matata nie wie gdzie iść. Czy do mamy, czy do taty? Do mamy! No i dzisiaj jest dance party, ale mamy bagietkę z awokado z boczkiem z jajkiem na kolację. A Matylda ma pyszne awokado. Miami, 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 proszę. Chcesz? Hom. Niam, niam, niam. A no kochani, już po obiedzie Matylda nam śpi. Chyba. Nie no, na pewno nam śpi. A chciałam wam pokazać to ciacho, które kupiłam. Już część jest zjedzone. A jak tutaj schudnąć? Mówię wam. Takie pyszności, nie mogę sobie odmówić. Szczególnie, że sobie wmawiam, że jest bardzo dużo orzechów. To w sumie jest zdrowe ciastko, nie? No, a John będzie wcinał dwa pączki. Dzień dobry kochani, witam w kolejnym dniu naszego weekendowego vloga. Ja właśnie jem śniadanko. Jest 9:20, a Matylda się bawi na podłodze. Tak? Tak? Bo Matylda już zjadła. Zjadła pół gruszki, trochę kaszy. Acia! No i teraz zaczęła raczkować. To nie chce być nigdzie, tylko na podłodze, żeby zwiedzać świat, tak? No. I zauważyłam wszystkie rogi w mieszkaniu. Tu jest róg. Ta ława chyba do wymiany, bo w same rogi. Stół akurat ok, bo są takie gładkie. No, ściany. Łohoho. Łohoho, no właśnie, łohoho. Trzeba uważać na główkę, tak? Tędzimy? Tędzimy? No, jesteśmy w restauracji. Matylda je chrupki. Tak? Znajomi jedzą pizzę. Mały śpi za nimi. Za nimi. John je pasta, a ja czekam. Ja się odchudzam. Just kidding. Matylda. Rock band, rock band! John nam zrobił kolację, bo jeszcze jesteśmy w domu, Matylda wykąpana i tak dalej. Ja dostałam awokado, ser i pomidor z ostrym sosem, a John je placek. We have a placek too. Ale z dżemem i z masłem orzechowym. Tortilla. Tortilla, nie placek. Mhm, a Matylda śpi. A no kochani, jest prawie 12 w nocy, co nie? Mhm. John jest grumpy, bo chce iść spać. A w sumie też, ale skończyłam to tłumaczenie w końcu. I dużo, dużo prania jest naokoło mnie, musimy to pochować. No i to wszystko, mam nadzieję, że ten weekendowy vlog wam się podobał. John, polecasz Muzeum Chopina? Może być. Powiem wam szczerze, że tak jak Muzeum Narodowe byliśmy, może nie zachwyceni, ale było fajnie, ciekawie i tak dalej, to Muzeum Chopina to tak nie za bardzo w Warszawie jakoś nam nie podpasował. Może przez to, że dużo wystaw nie było, a może też ciężko trochę z wózkiem, no ale jakoś tam nie byliśmy zachwyceni. No, a co mam wam powiedzieć? Mam wam powiedzieć, że ja postuję filmiki co poniedziałek, środę i piątek. Też chciałam wam powiedzieć, że oglądamy Matrix. No i no jak zawsze Matylda i ja i John życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia.